Witaj Agnieszka. Witam, dzień dobry. Dzień dobry. Dziękuję, że zechciałaś dzisiaj się spotkać, porozmawiać. I chciałabym Ciebie poprosić o to, żebyś się podzieliła swoim doświadczeniem i wnioskami dotyczącymi przedsiębiorczości i pracy w sposób taki subiektywny, dlatego że masz duże doświadczenie. Pracowałaś kiedyś na etacie, potem założyłaś swoją działalność, teraz znowu wróciłaś do działalności i jakby na przestrzeni lat też różne turbulencje były, dlatego, a teraz jesteśmy znowu w sytuacji, jak wiemy, trudnej. I chciałam się Ciebie zapytać, jak to z Twojej perspektywy wygląda? Jakbyś mogła powiedzieć, podzielić się swoimi spostrzeżeniami? Aniu, na początek bardzo Ci oczywiście dziękuję za to zaproszenie i postaram się podzielić wiedzą i doświadczeniem, jakie oczywiście zdobyłam w swoich latach pracy zawodowej. I może tak, jak mi się dzieje w tej chwili? No, sytuacja jest trudna, nie jest przyjemna. Naokoło jest bardzo dużo tak jakby negatywnych komunikatów i negatywnych w ogóle reakcji społeczeństwa, ale z jednej strony jest to też zrozumiałe. I przyznam szczerze, że tutaj z mojej strony ja staram się znaleźć taką równowagę między tym, co się dzieje naokoło mnie, a tym, co jest dla mnie ważne. I no, praca zawodowa jest tym kołem napędowym, dzięki któremu mogę funkcjonować w życiu takim prywatno-zawodowym. I no, trzeba umiejętnie znaleźć takie miejsce w sobie, żeby się zregenerować, oczyścić ten umysł, no i po prostu pracować zawodowo, tak? Mhm. No właśnie, a jak teraz... Co byś powiedziała osobie, która miała pomysł jeszcze wczoraj na swoją działalność gospodarczą, a sytuacja w tym momencie spowodowała, że ten pomysł się przystopował? Jak sądzisz, czy to jest moment na rozpoczynanie czegoś nowego, czy lepiej poczekać? Co ty byś zrobiła? Ja powiem ze swojej perspektywy. No, ja rozpoczęłam działalność gospodarczą po raz drugi niedawno, bo tak naprawdę wystartowałam we wrześniu, więc już w trudnym momencie, w jakim się znaleźliśmy, po pierwszym etapie tak naprawdę pandemii, a teraz wchodzimy w ten kolejny etap. Nie była to łatwa decyzja, natomiast no, uważam, że nigdy... Znaczy tak, że zawsze możemy powiedzieć, że to nie jest nieodpowiedni moment. I teraz to jest kwestia zastanowienia się, czy strach mną rządzi, czy też nie, czy pozwolę sobie na to, czy mam alternatywę, czy chcę sobie zbudować takie swoje poczucie bezpieczeństwa, bo tak naprawdę z jednej strony rozpoczęcie działalności jest ryzykowną decyzją, ale z drugiej strony ja wiem, że to ja mam w 100% na nią wpływ, tak? I oczywiście wiąże się to z decyzjami, z odpowiedzialnością, z kosztami związanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej, natomiast no, takie rozwiązanie na dzień dzisiejszy mi personalnie daje no, szerokie pole do działania, bo ja mogę sobie działać w jednym zawodzie, którego się wyuczyłam przez wiele lat, ale dzięki temu, że działalność daje ten szerszy wachlarz, ja mogę wykonywać jednocześnie kilka usług bądź sprzedawać dodatkowo usługę i produkt. I to tak naprawdę ode mnie zależy. I tutaj, jeżeli chodzi o profil działalności, no to mamy szerokie pole do popisu, więc jeżeli zastanawiamy się, czy podjąć tę decyzję, to nie odwlekajcie, bo zawsze tak naprawdę będzie trudna sytuacja. Zawsze możemy znaleźć się w problemach osobistych, zawsze może nasz pracodawca się znaleźć w problemach czy tarapatach finansowych. Różne sytuacje mogą zadziać, na które de facto możemy nie mieć wpływu, ale wpływ mamy na siebie i na swoją decyzję.
Tak, to prawda. Ja myślę sobie, że w ogóle, jeżeli chodzi o działalność gospodarczą, to ona zawsze się wiąże z ryzykiem, bo to nigdy nie jest tak, niezależnie od czasu, w którym to robimy, nigdy to nie jest tak, że mamy z góry zagwarantowany sukces, prawda? I z góry wiemy, że przyniesie nam takie korzyści, jakie chcemy. No to jednak jest jakby nowa ścieżka i zawsze jakieś tam ryzyko jest, tylko teraz pewnie kwestia podejścia do tego, zważenia tego ryzyka znalezienia takich różnych przewidzenia, różnych scenariuszy, myślę, tak, żeby w razie czego już nie błądzić po omacku, tylko żeby mieć alternatywę, wiedzieć, jak temu zaradzić. Znaczy się, ja uważam, że tak naprawdę no to jest kwestia po prostu odwagi i kwestia decyzji i postawienia sobie celu, tak? Bo ja prowadziłam przez 8 lat działalność gospodarczą. Był taki moment, że wpadłam w tarapaty finansowe i to był naprawdę trudny moment i wtedy też trzeba podejmować decyzje i też trzeba znaleźć rozwiązanie, tak? Przychodzi taki moment, że mamy mętlik w głowie, kołowrotek, ale potem no ta równowaga i znalezienie rozwiązania w tej trudnej sytuacji no jest bezcenne tak naprawdę, bo po ogłoszeniu upadłości, przeprowadzeniu w tak naprawdę swojej firmy przez tą upadłość i siebie przy okazji, no nauczyłam się wielu innych rzeczy. W tym czasie pracowałam i byłam zatrudniona i też znalazłam się w sytuacji takiej, że mój pracodawca na przykład ogłosił upadłość, bo przedsiębiorstwo, w którym byłam zatrudniona, no też wpadły w tarapaty finansowe. W międzyczasie no, zmieniłam na przykład zawód, nowa umiejętność pojawiła się w moim życiu, więc wykorzystałam trochę swoją pasję do tego, żeby nauczyć się czegoś nowego. I dzięki temu no, zostałam instruktorem, powiedzmy, tak? I też zaczęłam pracować i do tej pory pracuję jako instruktor. Znaczy, no, pracowałam do sprzed tam kilku dni, tak naprawdę kilkunastu dni, ale zobaczcie, co się dzieje. Są pewne sytuacje, które nie, są niezależne od nas i my nie do końca mamy na nie wpływ. I ja na dzień dzisiejszy tutaj to jedno źródło dochodu no, straciłam, tak? Bo siłownie zostały zamknięte. Ja tą pracę wykonywałam w konkretnym miejscu i dziś mogę część przynajmniej tych treningów, które prowadziłam, przenieść do online'u, ale nie wszystko się da przenieść do online'u. Tak? Online jest alternatywnym rozwiązaniem. Część spotkań z klientami, jeżeli chodzi o biuro nieruchomości i tutaj spotkania takie jeden na jeden, czy też w większym gronie możemy przenieść na ten okres do online'u, żeby kontynuować tak jakby ten kontakt z klientem, ale to, że jest trudna sytuacja, to wcale nie oznacza, że należy poczekać z decyzją. Jak mogę podsumować to, co mówisz, to takie dwa słowa mi się nasuwają. Kreatywność i odwaga. I wiara w siebie, tak? Bo ja jeszcze bym tutaj bardzo mocno chciała podkreślić, że przy podejmowaniu decyzji, bez względu na to, co się dzieje, co ludzie nam mogą mówić, jeżeli ty wierzysz w siebie, wierzysz w ten projekt, który sobie w tej głowie zrodzisz i bardzo mocno zepniesz się w sobie i zaczniesz dążyć do tego, to osiągniesz. I nie ma znaczenia, co się będzie działo naokoło, bo krytyka, ocenianie ludzi, szczególnie u nas w takim polskim społeczeństwie jest bardzo mocne i tak jakby ludzie z automatu cię oceniają, z automatu krytykują i z automatu mówią, że coś robisz źle, źle się zachowujesz, złe decyzje podejmujesz i tak dalej, i tak dalej. Ale to nie o to chodzi. A tak naprawdę krytyka jest niezależna od czasu, w którym jesteśmy, prawda? Tak. Więc to akurat myślę, nie jest dobry wyznacznik tego, czy coś robić, czy nie robić. Tutaj no, podstawą jest poznanie swojej wartości, ale też taka umiejętność rozpoznawania w sobie, jak my sobie radzimy w sytuacjach trudnych, bo w trudnej sytuacji zawsze się znajdziemy, bez względu na to, czy będziemy pracować jako pracownik u pracodawcy, czy jako przedsiębiorca prowadząc firmę, nie wiem, jednoosobową, zatrudniając potem ludzi. Zawsze będzie taki moment, że będzie trudno. I znalezienie w sobie
tego klucza do regeneracji swojego umysłu, swoich myśli i wywalenia z siebie pewnych rzeczy, które nam, na takich toksycznych, które pojawiają się, które zaczynają nas ściągnąć w dół, no jest takim dla mnie rozwiązaniem chyba kluczowym, bo jeżeli ja przestanę dopuszczać, a nawet jak dopuszczę negatywne myśli, no to po prostu muszę znaleźć swoją ścieżkę, żeby tą głowę wyczyścić, wyrwać chwasty, popłakać, odpukać te złe emocje i iść dalej. Także ja jestem za tym, żeby podejmować decyzje rozsądne, przemyślane, zrobić sobie biznesplan, przeliczyć, badać konkurencję oczywiście, bo to wszystko ma olbrzymie znaczenie. Jest ważne, ale działać. Działać i się nie skupiać za bardzo na negatywnych aspektach, jak rozumiem, otoczenia, tylko patrzeć realnie na swoje możliwości. Tak, oczywiście, no należy słuchać wiadomości, wiedzieć, co się w kraju dzieje, w otoczeniu, co się dzieje, wiedzieć, mieć po prostu tą wiedzę, ale nie dać się wpędzić w to, w efekt domina trochę, że ja zaczynam uczestniczyć w tym, na co tak naprawdę nie mam wpływu, albo że ktoś próbuje mnie wykorzystać do czegoś, bądź, no nie wiem, wmówić mi jakieś takie rzeczy, na które tak naprawdę, no jakie to ma znaczenie? Znaczenie dla mnie ma to, że ja chcę robić w swoim życiu konkretnie to, co sprawia mi przyjemność, w czym czuję się dobra, gdzie mogę się rozwijać i mało tego, mogę pomóc jeszcze innym, tak, zawodowo, no dzieląc się swoją wiedzą i umiejętnościami, które zdobyłam do tej pory. Myślę, Agnieszka, że to jest w ogóle piękne zakończenie tej naszej rozmowy. Robić to, co się naprawdę kocha i móc się tym dzielić z innymi. Bardzo Ci dziękuję za tę niezwykle ciekawą i wartościową rozmowę. Dziękuję Ci za podzielenie się swoją wiedzą, doświadczeniem i Wam również dziękujemy za to, że z nami byliście. Zapraszam na kolejny Job Short. Do zobaczenia, Agnieszka. Do zobaczenia. Zdrawiam, cześć.